Siema, siema, diamenciki! W dzisiejszym odcinku nadejdzie wielkie tsunami, ale niezwykłe tsunami, ponieważ tsunami smajslowa wiele przygód. Jak na razie nie wiadomo, z której strony nadejdzie to tsunami, ta wielka woda, ale mamy pierwsze odznaki, patrzcie na to. Mamy wodę zamienioną w właśnie jego piosenkę, jest to jest smajslow z teledysku, smajslow wiele przygód, a ta piosenka będzie 30 sierpnia o godzinie 18 na kanale smajslowa, więc zapraszam wszystkich serdecznie, a dzisiaj musimy jakoś tutaj się obronić przed tą piosenką, więc dawajcie, szybko lecimy, podlatujemy do góry i robimy gigantyczną bazę. Tylko coś jest nie tak, ponieważ ta woda zamarza, nikt nie wie dlaczego, ale dobra, lecimy dalej. Zaczynamy tutaj szybko, robimy podstawę, cyk, elegancko, set i robimy sobie może w kolorach smajslowa, czyli bierzemy sobie żółtą wełnę, możemy wziąć sobie również pomarańczową, czyli jedyneczkę weźmiemy, ale zanim podstawię te ściany, widzowie, to szybko klikajcie łapkę w górę. Każda jedna łapka w górę to jest dodatkowy blok dla mnie, żeby zbudować większą bazę. No i co, lecimy dalej. Zaznaczamy sobie w tym miejscu, podlatujemy tutaj, lecimy sobie w górę. Musi być mega wysoka, to będzie taka wielka wieża, żeby to tsunami nas nie zalało. Dajemy sobie post 2 i zaznaczamy set 35.1. Dobra, mamy. No i to samo robimy, widzowie, oczywiście z każdej innej strony, czyli lecimy tutaj sobie, cyk, mamy, zaznaczamy sobie na dole, podlatujemy sobie tutaj, o, możemy tak, o, podlecieć do góry. Teraz wystarczy, że zaznaczymy w dwóch miejscach i będziemy mieli normalnie fajne ściany, cyk, jedna ściana i podlatujemy tutaj, mamy drugą ścianę. No i patrzcie, jaka wysoka jest ta wieża nasza, jaka ona jest gigantyczna, no tsunami tego nie ma opcji, że zaleje. Ale zanim będziemy dalej budowali, to koniecznie zostawcie subika na moim kanale, ponieważ już niedługo pokazuję twarz z okazji 100 tysięcy, bo udało wam się już wbić, wbiliście 100 tysięcy subskrypcji, za co wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I już niedługo będzie pierwsza niespodzianka z trzech, więc no moja twarz będzie, będzie filmik specjalny z moją buźką, więc czekajcie. A my tutaj lecimy szybko właśnie budować naszą bazę. O, dobra, podleciałem. Tutaj na górze musimy zrobić wizowe szkło. Zrobimy sobie szkło, żeby nas jednak zalało, to będziemy widzieli, jak od góry do tsunami idzie, czyli set glass dajemy, o proszę bardzo, cyk. I tak samo ja bym zrobił w ścianach ten set glass. Tylko czekajcie, zrobimy też tak po środku ten set glass. Czekajcie, tak byśmy zrobili. Wydaje mi się to być dobrym pomysłem. Tylko bym trochę przesunął to okienko w o tą stronę. No i robimy to samo tutaj. Zaznaczamy sobie cztery krateczki od lewej strony. Cztery krateczki sobie zaznaczamy, raz, dwa, trzy, cztery, od tej strony, cyk, no i mamy kolejne okieneczko. No i to samo robimy z trzeciej strony, podlatujemy troszeczkę wyżej, zaznaczamy, cyk, mamy, troszeczkę za małe, ale mamy, dobra, i lecimy jeszcze dalej, uwaga, uwaga, teraz tutaj zaznaczamy. Teraz tutaj zaznaczamy, pyk, no i mamy, patrzcie, dookoła mamy okna, czyli na pewno nic nas nie ominie. Będziemy widzieli z każdej strony, jeżeli będzie szło do nas tsunami. I tak samo będziemy widzieli to od góry, jeżeli by nas zalało. No więc sobie, wejście zrobimy sobie z jednej strony. Zrobimy sobie z jednej strony wejście. Nie będziemy już jakoś tak specjalnie kombinować. Weźmy sobie ze sobą oczywiście drzwi. Dobra, tylko takie, takie obejść dziurek najlepiej, żeby nam nic się nie przelało. Dobra, no i teraz przydałoby się tutaj zrobić jakąś platformę. Coś w tym stylu, że tutaj sobie możemy stanąć, proszę bardzo, w ten sposób. Teraz idziemy tutaj, teraz tutaj fajnie byłoby też stanąć, żebyśmy mogli łazić obok tych okienek, żebyśmy mogli sobie komfortowo widzieć, jak to tsunami do nas idzie. Więc idziemy sobie tutaj, tylko tu będzie trzeba zrobić takie schodki, ponieważ Aluś zrobił krzywo i trzeba po nim naprawiać jak zawsze. Dobra, czyli idziemy tak, o tutaj, cyk, w ten sposób. No i mamy elegancko zrobione pierwsze nasze kroki. Dobra, teraz przydałoby się zrobić nam drabineczkę. Drabinka oczywiście przede wszystkim musi być. No i to sobie tą drabinkę damy tak na maksa do góry. Do maksa do góry. Dobra, coś w tym stylu. I jeszcze możemy sobie pójść tutaj w tą stronę, tak w rogu, tą drabinkę postawić, żebyśmy mogli wejść na dach w razie czego.
gdyby nas zalało, a my byśmy chcieli wyjść z naszej bazy w łatwiejszy sposób. Dobra, mamy cyk, taką robimy, bierzemy sobie wełnę, zaznaczamy sobie z czterech stronnią, no i potrzebujemy oczywiście jeszcze klapę. Bierzemy sobie klapę, widzowie, cyk, proszę bardzo, mamy tutaj normalne wejście, no i tak się prezentuje nasza baza. Nic raczej więcej nie potrzebujemy w tej bazie, no możemy sobie tam zrobić jakieś łóżko i tak dalej, ale to wiecie, wszystko da się ogarnąć. No to dobra, tak, dajemy sobie łóżeczko, tak, łóżeczko mamy, będziemy mieli takie duże łóżko, bo ja chcę się wyspać. Co nam tu będzie potrzebne? No nic więcej nie potrzebujemy, ja mogę przespać to wszystko, ja tam nie potrzebuję nic więcej do szczęścia. Widzowie, sen jest najlepszy, ja kocham spać, to mi tam wystarcza. Dobra, dajemy sobie gąbeczki, będziemy musieli sobie tutaj dać koło bazy i mam pomysł, to będzie genialna baza, zrobimy tak. Zaznaczymy sobie co kilka kratek gąbeczki, w ten sposób, widzowie. O, tutaj, cyk, dobra. I teraz zaznaczymy sobie tutaj i w górę to damy, tak, powiedzmy 100, nie? I patrzcie na to, teraz nie ma szans, że to tsunami nas zaleje. Patrzcie, jak ja mam 200 IQ. Dobra, lecimy dalej, robimy to samo z drugą stroną, proszę bardzo, tutaj. I teraz, bo w ostatnich odcinkach zauważyłem, że gąbeczki są takie mega wysokie, to wtedy to tsunami sobie nie radzi. Więc jest szansa, że jak teraz tak zrobimy, to będzie... Śnieg pada? Czemu śnieg pada? Co jest? Czemu śnieg pada? Od kiedy na takim poziomie niskim pada śnieg? No i super, nie mamy śnieg na podłodze. No dobra, to będzie dodatkowa ten... Dodatkowa obrona przeciwko tsunami. Ty, jakby tsunami nam zamarzło, ej, to byłyby jaja. Ej, to byłoby śmieszne, jakby nam tak nagle tsunami zamarzło. I że nas tsunami jest tam, wiecie, parę kratek od nas, a tu nagle wzięło i zamarzło sobie. Tak o, bez powodu, bo czemu by nie? No i dobra, dajemy sobie tutaj nasze kamyczki, gąbeczki, cyk, w górę. No i patrzcie, jak to wygląda, jakie to jest zabezpieczone. Przecież to jest normalnie produkcja geniuszu. To jakby najmądrzejszy Einstein to tworzył. Rozumiecie? Najmądrzejszy człowiek na świecie to tworzył. Dobra, to wiecie co? Teraz chodzimy do naszej bazy. Wchodzimy do środeczka, bierzemy sobie, patrzcie, królika uratowałem, Jezus Maria, jakie ja mam dobre serce, uratowałem królika. A wiecie co jeszcze jest dobre? Piosenka Smajslowa, o, rozwaliłem. Piosenka Smajslowa, 30 sierpnia o godzinie 18, wiele przygód, Smajslow, jego kanał, zapraszam. No, a my tutaj elegancko mamy króliczka uratowanego. Dobra widzowie, to wiecie co, ja sobie teraz wezmę najpotrzebniejsze rzeczy, jakie zawsze bierzemy ze sobą, czyli oczywiście łódka, tak, bo musimy mieć jak wpływać na górze. Potrzebujemy oczywiście oddychanie pod wodą na 8 minut, żeby nosem móc robić co się chce. Oczywiście możemy sobie jakieś wiaderka wziąć, wiadro, o proszę bardzo. Weźmy sobie też budulec. No i bierzemy sobie gąbeczki, żeby móc się ratować, bo ostatnio o tym widzowie nie pomyślałem i to był mój błąd, Możemy sobie wziąć oczywiście jabłuszka również. No i chyba więcej do szczęścia nam nie potrzeba, widzowie. No oczywiście moglibyśmy zbrojkę wziąć, ale pomyślałem ostatnio, że ze zbrojką jestem cięższy i ciężej mi się pływa, więc zbrojki dzisiaj nie zakładamy. O, wędkę możemy sobie wziąć. Wędka, proszę bardzo, będziemy sobie łowić rybki w wodzie. Masz to wiele przygód. No dobra, widzowie, to co? Ja wpisuję sobie tutaj game od zero i widzimy się, jak tsunami zacznie nadchodzić na naszą bazę. Dobra widzowie, bo ja czuję, że już robi się tak, wiecie, coś tam idzie, widzowie, szybko. Wchodzimy na górę, albo nie, tak, wchodzimy na górę, ale zanim tam wejdę, widzowie, to szybko zostawcie koniecznie łapkę w górę, wbijamy jak najwięcej oraz subika, bo wbijamy teraz kolejny cel, 200 tysięcy, wiem, że sobie poradzicie i patrzcie teraz tutaj, co się dzieje. Idzie wielkie tsunami, smajsło wiele przygód prosto na nas, jakie to jest gigantyczne. Ej, co jest większe, moja baza czy to tsunami? Ej, ono jest zbyt wielkie, ej, ja tego się nie spodziewałem, że może to być tak duże. Dobra, szybko bierzemy sobie, aż mi laguje Minecrafta. Nie, to jest największe tsunami, jakie kiedykolwiek widziałem, widzowie. Nie mamy szans, nie mamy szans, nie, co ja teraz zrobię, nie mam pomysłu, no halo, dobra, off mi Minecrafta laguje. I dobra, gąbkami, trzeba jakoś to suszyć, nie pozwólmy tu podejść. Odejdź, sio, a kiedyś ty tsunami złe, no Jezus, dobra, nie, cofamy się.
i może jakąś ścianę postawię. Dobra, najpierw dirtem. Najpierw dirtem to jakoś ten zrobimy, a potem będziemy gąbkami górę suszyć. Trzeba górę suszyć, trzeba szczyty tej fali wysuszyć, wtedy mamy największe szanse, że nam się to uda. Idziemy, góra. Dobra, gąbki zaraz trzeba, bo gąbki będą wysuszać, dobra. Cyk, nie dotykaj mnie. Dobra, suszymy. Gąbki sobie nie dają rady już. Halo, jestem w środku tsunami. Pomocy, walczę z tym tsunami, ale ciężko jest. O, dobra. Ile jeszcze tego jest? Ile tego jeszcze? Dam radę, na sam szczyt wejdę. Zaraz mi się gąbki skończą. Najgorzej, nie. Szybko, suszymy. Jest, udało mi się. Ej, moja baza daje radę. Patrzcie, działa, gąbki wchłaniają. Ja też tu dałem radę, walczyłem sobie przestrzeń. Ale widzowie, halo, co z moją bazą? No, skakujemy, cyk, łódeczka. Dobra, płyniemy. Do przodu. Wciąga mnie. Dobra, czekaj, trzeba zobaczyć, jak to wygląda. Okej, okay. No tak nie za wesoło to wygląda. Zalało nam bazę. Czy to przeszło? Czekajcie, to jest pytanie. Ej, ty za marza mi to, ta woda. Ej, dobra, idziemy zobaczyć najważniejsze, czy to dalej przychodzi. Przychodzi? Tak, dalej przychodzi. Nasza baza, jakoś nie wiem, kto się wylało, ale zalało naszą bazę. Dobra. Nie, ja spadam. O, jeszcze nie zalało jej całej. Dobra, wychodzimy. Okej, okay. Troszeczkę ją zalało, troszeczkę nie. To jest takie coś, że niby trochę tej wody się tutaj dostało, niby trochę nie. No patrzcie, jak to jest tak dziwnie. Te słupki, gąbki dały radę. Tylko, ej, najdziwniejsze jest to w sumie, że ta woda została wchłonięta tylko na górze. A na dole, patrzcie, te gąbki nic nie wchłaniają, nie wiem czemu. Czyli powinniśmy zrobić jeszcze gąbeczki, słupki gąbek w tym miejscu na środku i wtedy nasza baza by przetrwała, wydaje mi się. Okej, okay, ej, to w sumie sensownie brzmi. No to jest tak, okej, okay, rozumiem. Czemu śnieg mam na bazie? Kto to zrobił w ogóle? Ej, ale no trudno, no widzowie, zalało naszą bazę. Mimo wszystko nasza baza jest zalana. Chodźcie, zobaczymy, jak to od środka wygląda. Weźmy sobie ten śnieg, rozwalmy i zobaczmy, jak to wygląda od środka. No tutaj, ale nie, ej, gąbki walczą dalej, patrzcie. One dalej jakby wchłaniały. Ej, czy nie jest jeszcze nic stracone tak naprawdę? Bo te gąbki cały czas pracują, niby walczą z tą wodą, ale mi się wydaje, że te gąbki, tych gąbek powinno być więcej na pewno i powinny być troszeczkę dalej od naszej bazy i na pewno nad naszą bazą i żeby były mega wysokie, aż do samego nieba. To czyli tak, widzowie, pamiętajcie, napiszcie mi w komentarzu, żebym nie zapomniał, że Alek, zrób ściany z gąbek, wielkie słupki z gąbek do samego nieba. Zrób je dookoła bazy, nad bazą i najlepiej tak troszeczkę dalej od bazy, jakieś takie kropeczki z gąbek i tak dalej, i też słupki. I wtedy uda nam się w końcu po roku albo po półtorej roku nagrywania pokonać tsunami. No, a jak na razie, widzowie, musimy się wydostać do środka, na szczęście się nic nie nalało. Chodźcie, idziemy na zewnątrz, przepłyniemy sobie przez tą... O, patrzcie! Prosto przy drzwiach nas spotkał Smilestone. Cześć Smilestone, powiedz widzom, co mają zrobić, zostawić łapkę w górę i subika, tak? Tak? I żeby wbili na piosenkę, tak? 30 sierpnia o godzinie 18 na twój kanał, tak? No dobra, no to wbiją. A my tutaj wypływamy na powierzchnię i Izu, to się dziwnie pływa. To jest, patrzcie, co się stało, jakaś formacja dookoła naszej bazy z tlenu jakby. Wow, jak to epicko wygląda. Ej, to wygląda, jakby ktoś zbudował budynek pod wodą z bloków Smilestone Wiele Przygód, patrzcie. Jakaś od zero epicko wygląda, to wygląda jak prawdziwa wieża, wieżowiec normalnie. A tu jest jakaś antena, ty, co, jakie genialne. Ej, to serio dobre, ej, podoba mi się to, wow. Ej, jak to super wygląda, widzowie, nie no, wam się podoba? Bo mi tak, jest epickie. Ej, dobra, bo łódkę straciliśmy, nie będziemy mieli jak pływać na górze, ale możemy sobie wejść na nasz słupek. Ja nie wiem, jak ja do niego wejdę, ale jakoś się postaram. Czekajcie, tutaj sobie wpłyniemy, cyk, dobra. Pływamy, góra, dobra. No i jesteśmy na naszym słupku, więc tak, widzowie, ja sobie tutaj będę łowił rybki. Będę czekał, aż jakaś rybka podpłynie. Za nami jest nasza wielka konstrukcja, która wygląda naprawdę blisko jak jakiś budynek, jakiś wieżowiec z jakiegoś
filmu, to jest jakiś, wiecie, taki wieża Avengersów czy coś takiego, nie? Wiecie, o co chodzi. No i patrzcie, rybkę złowię, o, czekajcie. Jak skończę gadać, to wtedy podciągnę za linkę i zobaczymy, czy uda mi się złowić rybkę. Więc tak, widzowie, zostawcie łapkę w górę, subika na moim kanale, wbijamy 5000 łapek w górę, a za subiki wam dziękuję, bo udało nam się wbić już 100 tysięcy i niedługo będzie jedna z trzech niespodzianek, które na was czekają, czyli moja twarz, więc czekajcie koniecznie na moją buźkę, a my widzimy się w kolejnych filmach, no to na razie, no i cześć. Co wie? Damy radę wbić 200 tysięcy do końca roku? Ja wiem, że dacie radę. Dobra, to niedługo będzie moja buźka, pa pa, jutro są filmy. No nie złowiłem.